znowu ja. Trochę w tym tygodniu malowałem. Nawet dużo. Nie no, żartuję oczywiście. Nie pomalowałem tylu modeli. Pomalowałem tyle modeli. I tyle modeli. Ale zaraz wam o tym wszystkim opowiem. No witajcie moi drodzy. Jest poniedziałeczek, 20 stycznia. Stycznia. Czerwca, 20 maja. Co ja w ogóle gadam? 20 maja. Tak jak widzieliście przed sekundą, troszeczkę malowałem w zeszłym tygodniu. Przepraszam was bardzo jeszcze raz, bo zupełnie nie znam, napisałem. Przepraszam was bardzo, że nie było streama w czwartek, ale byłem tak późno przyjechałem do domu i tak byłem padnięty, że nie miałem nawet siły w międzyczasie nic napisać, bo byłem, głowę miałem zupełnie gdzie indziej, więc nic nie napisałem. Przepraszam was bardzo. Natomiast w tym tygodniu normalnie streamy będą i jak zaplanowano. Kto wie, może nawet będzie jeden stream niespodziankowy, w sensie czwartkowy stream będzie czymś innym. No dobrze, więc co malowałem w zeszłym tygodniu? Jak dobrze wiecie, po tym moim materiale o 1177 modelach, tak jakoś mniej więcej wyszło, zacząłem zbijać kolejkę. Zbiłem chyba już ją o prawie 21 modeli. Tam stoją modele, które są praktycznie gotowe. Potrzebuję jeszcze highlightów i washa. Zaraz wam wszystko pokażę. Ale zacznijmy od tego, co udało mi się skończyć w zeszłym tygodniu. Więc lecimy sobie najpierw do 9 modeli, z których jestem... Nie jestem zadowolony. To są takie tabletopy, ale bardzo porządne tabletopy. 6 rampagerów i 3 kurtoksy. Zobaczcie. I to są te modele, słuchajcie. Zobaczcie sobie. Muszę tutaj trochę doświetlić jeszcze obszar, ale tak. Tak to wygląda, słuchajcie. To są 3 rampagerów pierwszych, 3 kurtoksy i kolejnych 3 rampagerów. Skończyłem ich i wydaje mi się, że są w bardzo dobrym... W bardzo porządnie ich zrobiłem, troszeczkę za mocno to światło, aż tak wali po gałach. O, tak będzie trochę lepiej. O. Bardzo wydaje mi się, że to jest porządny tabletop. Widzę, że jakieś tutaj są jakieś detale na krótach nieskończone, ale wystarczająco dobrze. Tutaj, jak widzicie, mamy tych 40 kulturiorów i 10 z nich jest wykończonych. 10 z nich tutaj jest wykończonych i ma położony wash od Vallejo, który bardzo fajnie wygląda. Vallejo? Nie, właściwie nie. Agraxa chyba położyłem na nich. I oni mają takie rzemyki wszystkie pomalowane, te drzazgi wszystkie na nogach. Ja tak to nazywam, te drzazgi, czyli te takie... czekajcie, pokażę wam. Te takie rzeczy tutaj, co im wystają z nóg, nie? Takie rzeczy. To ja to nazywam drzazgi. Wydaje mi się, że to jest takie adekwatna trochę nazwa do tego, no, czym to jest. I 10 jest skończonych. Robię sobie małą przerwę, a przerwę robię sobie na dopicowanie tej armii, bo to jest armia na 1500 punktów, którą będę grał przeciwko śniegowi. Zagraliśmy, jak widzieliście, na streamie i będziemy grać sobie na streamie ze śniegiem. Zagraliśmy sobie na 1000 punktów. Tutaj grał taką armią na 1000 punktów minus niektóre samochodziki. I będziemy grać sobie na 1500, a później na 2000, no bo ja się muszę rozegrać, muszę się wkręcić w swoje rozpisy. On miał tutaj 3 pojazdy chyba, czy 4, tutaj wagon, 3 kilakany takie, 3 kilakany takie, 2 działa, 20 tych grecinów i 10 lutasów i coś jeszcze, a i swojego bossa, a i Big Maca miał chyba jeszcze. Wydaje mi się, że miał Big Maca albo chciał mieć Big Maca, nieważne. A ja sobie właśnie wyciągnąłem to, tutaj sobie stoi, na razie jeszcze nie schowałem i wziąłem się za swoich tał, bo przygotowuję ich do gry. Więc wyciągałem tutaj wszystko, co potrzebuję, bo to będę używał w grze na 1500 punktów. Będzie 10 Fire Warriorów, którzy się malują tam na stanowisku, 3 Stealth-suity i Shadow Sunka, 3 oddziały, różne są oddziały Stealth-suitów. Jedni są tam Sunforged, tam mają takie dziwne teraz nazwy. Niektórym pozmieniam i... Aha, no właśnie, musiałem wszystkim pomagnesować bronię. Wszystkim, nawet takim super starym magnesowałem teraz bronię, żeby można było wszystko zmieniać, bo można nadal zmieniać bronię. Co prawda troszeczkę inaczej można to robić. Więc wszyscy są pomagnesowani, wszyscy są poklejeni. Tutaj muszę jeszcze, mam... właśnie, o tutaj, zobaczcie, podkładowałem sobie, mam Seeker Missile, które pójdą do... Seeker Missiles pójdą do mojego Hammerheada. Tutaj jeden gdzieś przymocuję, tutaj drugi. Muszę je zmagnetyzować, jakieś magnesy wkręcić i będą Seeker Missiles na Hammerheadzie.
No a teraz pokażę Wam jeszcze... A, no i jeszcze w międzyczasie, słuchajcie, jeszcze w międzyczasie sobie skończyłem. Jak jesteście patronami lub wspierającymi, to na czacie, takim zamkniętej grupce dla wspierających właśnie na Discordzie możecie oglądać. Wrzucam fotki, więc skończyłem sobie tutaj takiego szefuncia do na Wartrajku, o, tego gościa, bo cały motor był skończony, tylko ten gościu nie był skończony, był w takich bazowych kolorach, więc go skończyłem i skończyłem też praktycznie, potrzebuję trochę wykończenia oczywiście jeszcze, ale tak popchnąłem do przodu, o, popchnąłem do przodu i zmontowałem ten pojazd. Tutaj musiałem temu gościowi, on ma taką fajną rękę z molotowem, gdzie się zgubiłem. I najśmieszniejsze, że śniegu też się gdzieś zgubił. Więc tu muszę jeszcze zrobić podstawek, wykończyć i wykończyć tutaj jeszcze trochę te, no, na ten pojazd, bo brakuje żółtych elementów. Tak zauważyłem, że wszystkie pojazdy, które im pomalowałem, mają żółte elementy. Ten, nawet no ten jest cały żółty. A te dwa, które właśnie teraz skończyłem, nie mają. Więc tutaj też podstawek robiłem, brudzing taki na kółkach, tych kolesi trochę brudziłem, squigi malowałem, więc tutaj też trzeba troszeczkę wykończyć i będą te pojazdy skończone. Będę miał wszystkie pojazdy po nie wiem ilu latach od wyjścia Speedfreaksów i tej nowej fali orków pomalowane. Ale teraz szybciutko przejdźmy sobie jeszcze do miejsca, w którym maluję tych 20 Fire Warriorów. Oczywiście nie 20, tylko 10, więc sobie tak maluję tutaj koleżków. Tak oni wyglądają. To jest takie bardzo military camo. Zrobiłem jednego testowego. O, tu mam testowego Shazvre. Zrobiłem. I on będzie, oni będą wyglądać tak mniej więcej, nie? Wydaje mi się, że to jest całkiem spoko. Bardzo proste malowanie. To szybko idzie, ale tutaj wiecie, mokra paletka i sobie przelatuje przez kolorki. I słuchajcie, zbiję sobie jeden model z kolejki, ponieważ jak ze śniegiem gadałem, to Śniegu powiedział mi, że ma jeden model, który sobie drukował, bo chciał sobie wydrukować Armię Tau i wydrukował sobie, słuchajcie, Storm Surge'a. I ten Storm Surge jest, jak to się mówi, good enough. I ja sobie tego Storm Surge'a już zacząłem malować i będę miał do sprzedania oryginalnego Storm Surge'a Games Workshopowego. I to tak wiecie, to na zasadzie zbijania kolejki, pozbywania się modeli, zarobienia trochę pieniążków, bo będę miał troszeczkę modeli na sprzedaż, będę miał trochę modeli do herezji do sprzedania, bo po prostu nie przerobię takiej ilości piechoty, poza tym nie potrzebuję takiej ilości piechoty. Będę miał trochę modeli do sprzedania jeszcze do innych frakcji, tam po trochę jakieś tam resztki, które znajduję i nagle stwierdzam, że niepotrzebne mi to, nie będę tego budował, a kupowałem w jakiejś na przykład, wiecie, bundlu, od kogoś kupiłem więcej. Dokupiłem sobie też modele do Gene Stealer Cults, z czego bardzo się cieszę, bo to była dobra oferta, dzięki Łukasz, i tam sobie będę kontynuował zbieractwo swoje. No ale tak, armia na 1500 punktów jest gotowa praktycznie, no te 10 modeli muszę skończyć, to w wtorek, środa jakoś skończę. Niemożliwe, że we wtorek na streamie usiądziemy i je skończę. No i będę miał armię kompletną do grania na 1500, do tego jak będę chciał grać na 2000, będę musiał trochę pomalować, albo wystawię Riptide'a, jeszcze jednego Broadside'a, coś może jednego Hammerhead'a. Broadside'y ogólnie są bardzo fajne. Doczytałem sobie troszeczkę po tym Battleporcie, który nagrywaliśmy, doczytałem sobie sporo zasad i widzę, że dużo rzeczy robiłem źle. Poza tym, tak jak ktoś powiedział, że przez swoją nieznajomość zasad gram na hard mode'zie. I jak najbardziej. No Hammerhead ma +1 do BS-a, jak stoi. Ma +1 do BS-a, jak strzela w Monstera lub Vehicle, czy tam, wiecie, modyfikatorów nie ma. Jak sobie, no, kilka rzeczy, które po prostu nie wykorzystałem z powodu niedoczytania zasad lub też nie połączenia kropek synergii między jednym modelem a drugim. Ale to się zadzieje. Więc we wtorek będzie malować jeszcze Tau. Oczywiście zrobię ładne tam ikonkę i tak dalej, żeby wszystko było wiadomo, co robię. Ale ogólnie tak, Tau się zaczyna zamykać, w sensie to, co mam do grania. Będę wyciągał sobie nowe modele, bo mam jeszcze troszeczkę modeli do pomalowania do Tau. No ale jeden już mi odszedł, Storm Surge, który podejrzewam, że w kilka dni go skończę, bo to nie jest taki model, który jest taki skomplikowany. I na Storm Surge'u na streamie, ponieważ mam zrobić, już nie wiem, czy pamiętacie, ale mam taki zestaw od Amomiga do malowania pojazdów. I pomyślałem, że ja nie mam na czym przetestować tego. I jest w końcu okazja, bo ten Taunar, który tam stoi, tu widzicie chyba to jest Taunar. Tak, to jest Taunar. Tutaj gdzieś stoi Taunar. Chyba tam pokazuję dokładnie. Muszę zrobić materiał o nim dla Rebela, dla Amomiga, z tymi tylko sprzętami Amomiga. I to będzie dobry sposób, żeby przetestować sobie na nim wszystkie brudzingi, wszystkie tam syfki, które trzeba zrobić.
A tak w ogóle to Jar of Dice i Mateo siedzą i gadają na streamie właśnie, jak ja to nagrywam. Nie? Ale ten... Więc będzie taki stream testowy, gdzie będę testował rzeczy od Amomiga, żeby później móc zrobić stream pokazowy, jak te techniki używać i tak dalej. Jak to powinno wyglądać. Profesjonalnie wykonane. Profesjonalnie wykonany brooding. I to tak naprawdę wszystko w tym tygodniu, słuchajcie. Przygotowuję się troszeczkę mentalnie już. Przychodzą do mnie już pudła z... No, bez tego. Przychodzą do mnie pudła już na hegemonalia. Wszystko się zaczyna kręcić. Trochę mi się głowa już zaczyna działać wokoło hegemonali. I z tym prawdopodobnie może być związany... O, matka, jak tu ciemno. Z tym prawdopodobnie będzie związany stream w czwartek. Ale nie będę wam więcej mówił. Zobaczycie sobie niespodziankę. To będzie dla was. No i tyle. Słuchajcie, nie chcę zbyt długo gadać. Aha, no i zapomniałem o jednej rzeczy, słuchajcie. Tak byłem zarobiony, bo aha, w ogóle w niedzielę miałem komunię swoich dziewczyn, więc trochę głowy miałem gdzie indziej i zapomniałem zrobić przeglądu White Dwarfa, więc jutro prawdopodobnie to nagram, żebyście w środę mogli zobaczyć, czy faktycznie to był jakiś fantastyczny numer, czy nie. No i tyle. Tak naprawdę na dzisiaj chyba to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.